Cześć! Dzisiaj o wypowiedziach Igi Świątek po meczu z Barborą Krejcikową, bo o dość szczególnych słowach naszej tenisistki i o tym, co dalej przed Igą w Riyadzie. Zapraszam na najnowszy odcinek programu tenisowego. A partnerem dzisiejszego odcinka jest Strefa Tenisa, oferująca m.in. sprzęt, odzież i akcesoria do uprawiania tego pięknego sportu. Link do strony sklepu w opisie filmu. Polecam sprawdzić ich asortyment. Przyjdź do Strefy Tenisa i odkryj, że tenis jest dla każdego. Tenis to nie tylko gra, to sposób na życie. Strefa Tenisa. Twój tenisowy dom. W niedzielę Iga Świątek pokonała w swoim pierwszym meczu grupowym WTA Finals 2024 Barborę Krejcikową po trudnym meczu 4-6, 7-5, 6-2. Początek spotkania nie był łatwy. Polka przegrywała już 4 do 6, 0 do 3 po dwóch przełamaniach ze strony Czeszki w drugiej partii, ale na szczęście Iga się podniosła, podniosła swój poziom gry, zaczęła grać po prostu lepiej, mniej popełniała błędów, Czeszka się pogubiła, przestał funkcjonować serwis mistrzyni Wimbledonu i w efekcie nasza tenisistka zwyciężyła 2 do 1 w setach, odniosła bardzo cenne zwycięstwo, bo nie sztuką jest wygrywać, gdy idzie, ale zwłaszcza takie spotkania, w których są kłopoty. Iga tradycyjnie rozmawiała z polskimi mediami po zakończeniu meczu, w tym przypadku reporterką Kanał Plus Sport w trakcie wywiadu z Igą pomeczowego wywiadu z Barborą Krejcikową była Klaudia Jans-Ignacik i właśnie pytała naszą tenisistkę o swoje przemyślenia i jak ten mecz z jej perspektywy wyglądał. Iga powiedziała tak. Cieszę się, że odwróciłam mecz. Brakowało mi czegoś takiego. Ostatnie miesiące tylko trenowałam. Wszystkie emocje, które przyszły w pewnym momencie, w pewnym sensie zdążyłam się już od tego odzwyczaić, ale w trakcie spotkania chciałam to zaakceptować i spróbować pewnych rozwiązań. Bo trzeba było zareagować w momencie, gdy Iga nie była w stanie zatrzymać Krejcikowej w pierwszym secie, gdy pojawiały się kolejne pomyłki, forehand nie funkcjonował, to na szczęście udało się znaleźć inne zagrania, które pomogły. Przede wszystkim backhand. Uważam, że to backhandem Iga i serwisem wygrała ten pojedynek z Barborą Krejcikową. I przypomniała Iga, że przez 2 miesiące była nieobecna, nie występowała w Seulu, w Wuhan, w Pekinie. To były wszystko turnieje, w których normalnie by zagrała, ale z uwagi na odpoczynek, zmianę trenera, Tomasz Wiktorowski już nie należy do jej teamu, a jest nim z kolei głównym trenerem Belg Wimfiset. W tym czasie Iga straciła także pozycję numer 1 na świecie. Klaudia Jans-Ignacik dopytywała Igę, czego ci brakowało do stanu 0-3 w drugim secie. I tu mamy bardzo wymowne słowa naszej tenisistki. Tenisowo zrobiłam bardzo dużo błędów, z mojej rakiety leciały piłki bez kontroli, ale to wszystko jest połączone ze sobą. Miałam dużo myśli w głowie związanych z tym, co ostatnio działo się w Polsce. Wiedziałam, że to nie jest to, co powinnam mieć na korcie, w domyśli chyba w głowie. Najważniejsze dla mnie, że mimo iż miałam długą przerwę, potrafiłam się w trakcie meczu skoncentrować na odpowiednich rzeczach i nie myśleć o rzeczach, które mnie zabolały ostatnio. Po prostu dalej walczyć i pamiętać, że gram dla siebie. To bardzo są ważne słowa i rzadko Iga pozwala sobie, zwłaszcza w trakcie takich na gorąco komentarzy, wywiadów tuż po meczu, na podobne wypowiedzi. Trudno powiedzieć do końca, o co jej chodziło, bo nie rozwinęła myśli, ale wskazała na to, co działo się w Polsce. Można się domyślać, że zamieszanie wokół jej sztabu, że wokół jej nieobecności w turze i ostatnich wyników jeszcze jak grała, czyli US Open, Igrzyska, Cincinnati, ale to są oczywiście tylko nasze domysły. Faktem jest, że pewne słowa, opinie, komentarze ekspertów, kibiców, tu trudno przewidzieć, musiały ją zaboleć, bo właśnie powiedziała rzeczy, które mnie ostatnio zabolały. Ostatnio, czyli prawdopodobnie w czasie tej dwumiesięcznej przerwy w trakcie ostatnich tygodni, ale to, co jest ważne, Iga Świątek raz jeszcze podkreśliła, że słowa i przypomniała, słowa mogą ranić, więc tutaj przy okazji, jak zwykle u mnie na kanale, apel do kibiców, do ekspertów, do wszystkich, możemy krytykować, możemy oceniać Igę, ale róbmy to zawsze z umiarem,
w sposób wyważony, merytoryczny, a na pewno nie należy ani Igi, ani nikogo z jej sztabu, ani rodziny, ani nikogo jeszcze innego atakować w sposób chamski, agresywny, bo to się odbija także na naszej tenisistce i no, nie można, po prostu w ten sposób nie można prowadzić dyskusji. Być może Iga jeszcze to rozwinie, ale szczerze mówiąc wątpię. Zresztą, gdy rozmawiałem z czeskimi dziennikarzami po tym spotkaniu z Barborą Krejcikową, to jeden z nich powiedział mi tak. Pytałem go, jakie Iga miałaby ewentualne szanse na jeszcze większy wynik w WTA Finals, na wygraną może. Cytuję. Iga musiałaby się bardzo poprawić, aby móc rywalizować z Sabalenką lub z innymi rywalkami. Ma szansę, ale wydaje mi się, że nadal zmaga się z dużym napięciem wewnętrznym. Skoro zauważyli to także Czesi, to trudno, żebyśmy my w Polsce nie odnotowali tych słów naszej tenisistki. Cytowana przez stronę WTA, Iga dodała także. Na pewno potrzebowałam trochę czasu, żeby się przystosować. Najważniejsze było to, że udało mi się przeczekać i że byłam wystarczająco cierpliwa, żeby poczekać, aż poczuję się lepiej na korcie. Czyli tu raz jeszcze podkreśliła, że początek nie był udany, bo nie czuła się swobodnie. To było widać, sporo błędów. Można było się zastanawiać, czy to kwestia warunków. Kort położony 600 metrów nad poziomem morza, pierwszy mecz po 2 miesiącach, ale Iga wskazała także na płaszczyznę mentalną. Wspomniani czescy koledzy, dziennikarze z mediów wskazali mi, że musi się Iga dużo bardziej poprawić, jeśli chce rywalizować z Sabalenką w tym turnieju, to, co też oczywiście nie jest żadnym dla mnie zaskoczeniem, bo na pewno ten mecz był dobry, jak na powrót po 2 miesiącach i Iga przede wszystkim brawo za reakcję w trakcie meczu, ale z drugiej strony to jeszcze nie był poziom, do jakiego nas Iga przyzwyczaiła i na Sabalenkę, chociażby nawet Sabalenkę z sobotniej wersji, z meczu z Qin Wenzhen, to będzie za mało. Musi Iga zagrać jeszcze lepiej, na co ją absolutnie stać. W kolejnym spotkaniu nasza tenisistka zmierzy się z Coco Gauff, która to pokonała Jessica Pegula w niedzielnym drugim meczu grupy pomarańczowej, bardzo gładko 6-3, 6-2. Pegula przeszła prawie jakby obok tego spotkania. Finalistka niedawnego US Open chyba teraz nie jest w najlepszej formie, ale to zobaczymy, bo może się odrodzi w kolejnym meczu z Barborą Krejcikową. Coco Gauff przede wszystkim naprawdę wygląda dobrze od US Open, od momentu, gdy zmieniła trenera, to już nie jest Brad Gilbert, tylko Matt Daly. 10 wygranych spotkań w ostatnich 11 pojedynkach. Trzeci jej turniej mistrzyń w karierze, a przecież ma zaledwie 20 lat i naprawdę wygląda nieźle, ale z drugiej strony przed meczem z Igą oczywiście będzie nadal pytanie, czy nie siedzi w głowie młodej Amerykanki bilans niekorzystny, czyli 1-11 w starciach z Igą Świątek. Jestem bardzo ciekaw, jak Gauff zaprezentuje się właśnie w spotkaniu z polską tenisistką. Jeśli chodzi o mecz Krejcikowa-Pegula, oba spotkania we wtorek, no to tutaj o być albo nie być dla obu zawodniczek. Jeśli jedna z nich przegra, to prawdopodobnie pożegna się już z turniejem. W poniedziałek czekają nas kolejne mecze grupy fioletowej. Jelena Rybakina zmierzy się z Chinką Qin Wenzhen. Obie przegrały swoje pierwsze spotkania w Riyadzie. Jestem bardzo ciekaw, czy Rybakina podniesie się po naprawdę słabym występie w starciu z Jasmine Paolini. Jeśli nie, to Chinka będzie miała, myślę, spore szanse, żeby jeszcze powalczyć o wyjście z grupy. W drugim spotkaniu, tym około godziny 16 czasu polskiego, Aryna Sabalenka zmierzy się z Włoszką Paolini i tutaj Paolini musi zagrać dużo lepiej, chociaż wygrała z Rybakiną właśnie niż w starciu z tenisistką reprezentującą Kazachstan, bo Sabalenka jest w formie. Na pewno się jeszcze podbudowała tą wygraną w sobotnim pierwszym meczu otwarcia całej imprezy i trudno będzie ją zatrzymać, jeśli nie pokaże się czegoś ekstra. Jeśli chodzi o Paryż, turniej ATP 1000, to trzeba odnotować, że najlepszy okazał się tam Aleksander Zwieriew, Niemiec, pokonał Igo Umberta, czyli reprezentanta gospodarzy, dość łatwo i odniósł cenne zwycięstwo na prawie sam koniec sezonu 2024. Zwieriew jest nowym numerem 2 na świecie, tylko ja się zawsze zastanawiam w przypadku takich zawodników, bo jednak Niemiec jeszcze nigdy nie wygrał turnieju wielkoszlemowego, więc rankingowo jest wysoko, radzi sobie w tych turniejach innych niż wielkoszlemowe, ale w najważniejszych startach jeszcze nadal zawodzi, no chociażby w tym roku w Paryżu, tylko na mączce w trakcie Roland Garros ostatecznie okazał się gorszy od Alcaraza. Wcześniej pamiętacie chociażby sprzed kilku lat finał z Dominikiem Thiemem w US Open. Zawsze w tych ostatnich decydujących meczach wielkoszlemowych czegoś mu brakuje
I brawo za bycie wiceliderem, ale myślę, że marzy Niemiec wciąż przede wszystkim o triumfie w Wielkim Szlemie. I na koniec piszcie koniecznie w komentarzach, jak patrzycie na wypowiedzi Igi Świątek po meczu z Barborą Krejcikową i czego spodziewacie się w kontekście spotkania Igi z Coco Gauff we wtorek. Trzymajcie się mocno, pozdrawiam.